kuchenka działa, kamera działa, światła świecą. W miarę jest cicho, więc możemy zacząć Państwu przedstawiać kolejny odcinek programu Kuchnia Telewizja Max w hotelu Unitral w Mielnie. Smacznie się z Państwem wita. Ktoś kiedyś powiedział, że największym problemem przy przygotowaniu sufleta jest to, że my się boimy, a suflet ponoć to wyczuwa. To podobnie pewnie jak przy kręceniu majonezu i wszystkich innych dziwnych sosów, gdzie zawsze coś może nam nie wyjść. Ale tym razem chcę być przekonany, że suflet nam wyjdzie. Bo najważniejsze jest to, żeby on nie opadł w trakcie pieczenia. Więc spróbujemy go zrobić. Przepis jest, myślę, dobry, łatwy, przyjemny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go dzisiaj zrobić, a suflet będzie nietypowy. Właściwie to zależy dla kogo. Dla Amerykanów typowy, zwłaszcza dzisiaj, w 18 maja, oni obchodzą święto sufletu serowego. Ciekawe dlaczego, no przecież suflet generalnie pochodzi z Francji, od słowa soufflé, czyli puszysty, lekki, delikatny. Stworzono suflet, który jest jak ciasto, które jest jak puszek i generalnie jego się robi albo waniliowy z delikatnymi owocami, albo najczęściej czekoladowy, a oni robią serowy. Pewnie dlatego, że w Francji dużo się używa sera, a podobno suflet serowy, nie podobno, raczej na pewno, pojawił się w bajce Disneya Piękna i Bestia. Jakieś takie dziwne koneksje, ale zawędrował do Mielna, więc dzisiaj chciałbym przedstawić bardzo szybką propozycję właśnie na suflet serowy, więc świętujemy razem z Amerykanami, a dlaczego nie? W ogóle, jak Państwo dobrze się przyjrzą w internecie, jest taki kalendarz kulinarny. Praktycznie codziennie ktoś gdzieś ciekawego kulinarnie obchodzi, a ja co sobotę chciałbym Państwu przybliżać to, co się kulinarnie na świecie dzieje. Mam podgrzaną patelnię. Piec jest rozpalony do 190 stopni. Podstawą jest przygotowanie beszamelu, ubicie białek, połączenie tego wszystkiego razem i pieczemy w małych kokilkach, dosłownie kilka minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podstawą jest beszamel. A beszamel to jest zasmażka, mleko, wróć, zasmażka, mąka i mleko połączone ze sobą. Później to doprawiamy, studzimy, a zresztą Proszę sami zobaczcie. Rozpuszczam masło. Najważniejsze, żeby się nie przypaliło. Masło się rozpuściło, więc dodaję taką samą ilość, co masła, mąki zwykłej, pszennej i robię zasmażkę pierwszego stopnia, czyli najjaśniejszą z możliwych. Kiedy zaczyna nam się zasmażka już podsmażać, zmniejszamy ogień pod patelnią i wlewamy delikatnie mleko, dokładnie mieszając, żeby nam się nie zrobiły grudki. Dopiero w momencie, kiedy mamy taki gęsty beszamel, możemy go doprawiać. Kiedy dokładnie się wszystko łączy, jeszcze dokładnie mieszam na patelni i doprawiam solą
odrobiną pieprzu i gałką muszkatową, która właściwie jest najważniejszym składnikiem sosu beszamelowego. I mieszam. Odstawiam do stygnięcia. No ponieważ to jest suflet, danie francuskie, ponieważ to są sery, myślę, że powinniśmy użyć do tego świeżego tymianku. Bo w tym momencie będziemy ubijać pianę z białek. Jak sama nazwa wskazuje, soufflé, puszysty, no to musimy mieć puszystość właśnie z białek. Świeży tymianek, drobno posiekany, dodamy do całej masy. Oddzielam żółtko od białek. Jeśli odważycie się Państwo, tak jak ja dzisiaj, szykować suflet, najważniejsza rzecz, żeby produkty były w jednakowej temperaturze. Więc jeżeli przystępujemy do sufletu, wyciągnijmy to jakiś czas wcześniej, żeby nabrały jednakowej temperatury. Ubijam pianę z białek. Piana jest ubita, więc już teraz mogę sobie przygotować kokilki do pieczenia sufleta. Kokilki wysmaruję wewnątrz olejem rzepakowym i opruszę mąką. Jak już mówiłem, piec jest nagrzany do 190 stopni. Do naszych białek będziemy kolejno dodawać po jednym żółtku. Później dodamy beszamel, ser, świeży tymianek do kokilek na 3/4 i do pieca na około 8 do 10 minut. Oczywiście czas zależy od wielkości kokilek. Ale chciałbym przygotować mini porcję, niedużą sufleciarkę, ponieważ to można zrobić szybciej i przyjemniej. Wracam do piany, będę ubijał, dodawał po jednym żółtku i dodawał do tej piany nasz wcześniej przygotowany specjalnie gęsty beszamel. A,
Palcami najwygodniej. Odnoszę wrażenie, że tego beszamelu już przygotowałem chyba najczystszą lasagne. Bardzo delikatnym ruchem dodaję po małych garściach sera i dokładnie wszystko mieszam. Dodaję wcześniej posiekany tymianek. I tak przygotowaną, bardzo delikatną masę przelewam na 3/4 wysokości do kokilek. Zaraz po włożeniu do kokilek od razu wrzucamy do pieca. I idę do pieca. Nie 8-10, jednak 15 minut w 190 stopniach. I nasze suflety, właściwie mini suflety, są gotowe. Suflety jemy na ciepło. To, że opada, jest jak najbardziej dozwolone. Kto się z Państwa odważy? No ja się odważyłem po raz, nie wiem, drugi, może trzeci zrobić sufleta. Serowego nigdy nie robiłem, także jeżeli zrobiłem coś nie tak, to postaram się następnym razem poprawić. Pachnie tymiankiem, teraz świeżym szczypiorkiem i trochę serem. Delikatne, puszyste. Życzę smacznego tym, co się odważą. I do następnego odcinka. Do zobaczenia. Smacznego. Cześć.